Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam i zapraszam na pytania do prezydenta. Witam w studiu telewizji TETKA prezydenta Tczewa, Mirosława Pobłockiego. Dzień dobry. Panie prezydencie, rozmowę zacznę od najważniejszej informacji w ostatnich dniach. W moim przekonaniu było to ogłoszenie wyników kolejnej edycji programu rządowego Polski Ład. Jakie z proponowanych zadań inwestycyjnych przez miasto Tczew zostanie dofinansowane? Rzeczywiście rząd ogłosił wyniki drugiej edycji Polskiego Ładu. Każda gmina miała prawo złożenia trzech wniosków różniących się kwotowo, to były trzy różne kategorie. Myśmy zgłosili dofinansowanie budowy basenu, rozbudowy szkoły podstawowej numer 1 i dokończenie zabudowy Niecki na Czyżykowie. Z tych trzech projektów dostaliśmy ten największy, w tej największej grupie, największy wartościowo oczywiście, czyli dofinansowanie basenu w kwocie 25 milionów złotych. Jest to jedno z większych kwot, jakie można było uzyskać. Porównując inne gminy, no to jesteśmy praktycznie w czołówce, jeżeli chodzi o wartość. No, nie mierzę się tutaj z powiatem, bo to jest zupełnie inna no tak, kategoria. Ponad 60 milionów nas uradowało, prawda, na kolejny etap przebudowy mostu tczewskiego na Wiśle. Ja bym też się ucieszył, gdybym dostał 60 milionów na basen, ale niestety, no niestety, takie były zasady, takie były warunki. To jaką kwotę? 25 milionów złotych. Tutaj jeszcze raz dziękuję panu posłowi Smolińskiemu, bo obiecał, słowa dotrzymał, a to się liczy w polityce. To może zapytam, zanim przejdziemy do kwestii basenu, jeszcze zapytam, co z tymi pozostałymi inwestycjami, które nie otrzymały dofinansowania. No, będziemy czekać na kolejne edycje Polskiego Ładu, zapowiedziane już, aczkolwiek nie znamy jeszcze do końca zasad, bo w każdej edycji one się trochę zmieniają. Jeżeli będzie możliwość złożenia wniosku, a mi zależy tutaj akurat na szkole podstawowej numer 1, to oczywiście taki wniosek złożymy. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację, która w tej chwili jest w gospodarce, sytuację w przetargach, od razu powiem, nie ma możliwości, żebyśmy to zadanie rozpoczęli z budżetu miasta, bo po prostu takich pieniędzy w tej chwili nie ma. My musimy bardziej pamiętać o tym, że kolejne przetargi są na kwotę wyższą niż to, co mamy w budżecie, co oznacza, że musimy łatać tą dziurę z innych zadań, co oznacza, że niektóre zadania po prostu wypadną z planu inwestycyjnego na ten rok. Ja rozumiem, że to jest po prostu zbyt kosztowne, jak na ten moment zadanie na naszej No to gminy. Jest duże zadanie. Mówimy o otoczeniu szkoły podstawowej numer 1, o budowie hali, na której ma być posadowione też boisko i innych jeszcze sprawach. Dokładnie tak, to było zadanie przewidziane na 2 lata. W zupełnie innych jakby realiach finansowych kraju. Tutaj się zresztą bardzo dużo zmieniło od momentu, kiedy myśmy planowali tę inwestycję, łącznie nawet z basenem, bo przypomnę, że jeżeli chodzi o sam basen, można powiedzieć tak, no, dostaliśmy 25 milionów, sukces. No tak, jest sukces, z drugiej strony jest pewien problem. Problem polega na tym, skąd wziąć tą pozostałą część. Przypomnę, że basen myśmy zaczęli projektować w 2018 roku, czyli 4 lata temu, kiedy no, w ogóle nie było mowy o epidemii, o Polskim Ładzie, o w tych wszystkich innych rzeczach, o galopującej inflacji. Czyli zupełnie inna sytuacja wówczas była. My projektując wówczas rozbudowę basenu zakładaliśmy, że ten koszt będzie w granicach no, powiedzmy 25 milionów złotych. Dzisiaj wiemy, że to raczej będzie około 40 milionów, a może nawet ciut więcej. Wszystko zależy oczywiście od przetargu. I w tamtej sytuacji, tak jak powiedziałem, 4 lata temu założyliśmy, że nawet te 20 powiedzmy 5 milionów złotych, to jest kwota
zbyt duża dla budżetu miasta, bo to praktycznie oznacza roczne wydatki inwestycyjne. Zahamowanie innych inwestycji. Czy wstrzymanie innych inwestycji. Stąd też wówczas pojawił się pomysł stworzenia spółki, która by wzięła na siebie ciężar rozmowy z bankami i zaciągnięcia takiego kredytu. I to się niestety zmieniło. Zmieniło się w ten sposób, że no mamy zupełnie inną sytuację. Mamy właśnie Polski Ład. Chciałem przypomnieć, że prezydent w tym programie powiedział, jak zapytałem, czy przekazano już majątek do spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, że trzeba się wstrzymać do ogłoszenia Polskiego Ładu. Tak, ponieważ Polski Ład, paradoksalnie powiem tak, z jednej strony dał nam pieniądze, z drugiej strony troszeczkę nam namieszał, ponieważ pieniądze mogą być dane tylko i wyłącznie samorządom. Czyli to miasto otrzyma pieniądze, a nie spółka. I od razu uprzedzę kolejne pytanie. My w tej chwili... miasto może po prostu przekazać te pieniądze spółce na tę celową inwestycję? To jest jedno z pytań, które sami sobie zadajemy. Czekają nas rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który te promesy takie kredytowe przyznaje. Czekają nas te rozmowy po to, żeby wyjaśnić sobie pewne wątpliwości. Czy to, że my otrzymamy te pieniądze, oznacza, że my musimy to realizować, czy możemy to przekazać do spółki, czy spółka może, że tak powiem, występować o dodatkowe środki na uzupełnienie kosztów realizacji tego basenu, czy też w skrajnym wypadku, jeżeli bank powie nie, 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 no to być może trzeba będzie postawić wniosek o to, żeby się wycofać ze spółki i wrócić do zakładu, bo jeżeli miasto ma w 100% finansować budowę basenu, no to w tym momencie spółka niekoniecznie musi być ciągnięta dalej. Tam jest jeszcze jeden element, który też musimy uwzględnić w tych naszych rozważaniach, mianowicie kwestia rozliczenia VAT-u. I jeżeli to zrobimy, to w tym momencie będzie otwarta sytuacja, co dalej z realizacją basenu. Myślę, że w ciągu miesiąca czasu powinniśmy być gotowi na podjęcie już ostatecznych decyzji. Jeżeli będzie spółka, to spółka ogłasza w tym momencie przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tego basenu. Jesteśmy do tego przygotowani. Dokonaliśmy aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego, czyli takiego wstępnego dokumentu, takiej koncepcji, powiedzmy. W tej aktualizacji znalazła się też ten szacunek, o którym prezydent tak, mówił. W tej aktualizacji znalazł się też szacunek. Tam dokładnie padła kwota 43 milionów złotych. Dużo. A planuje prezydent jeszcze jakieś montaże finansowe, jeszcze jakieś dofinansowanie? Tak, ale to jest dopiero po spotkaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ponieważ bank musi nam na te pytania dać odpowiedź, ale również na pytanie, czy taki montaż finansowy jest możliwy i z jakich źródeł, czy na przykład możemy pójść do banku, my, a może spółka może pójść do banku, czy może w pewnym momencie te dwa źródła finansowania mogą się gdzieś tam spotkać. Czy możemy podzielić zadanie na dwa etapy. Pierwszy etap realizujemy my w ramach tych 25 milionów złotych, a drugi etap, na przykład wyposażenie basenu, realizuje spółka z kredytów bankowych. Tutaj wątpliwości jest dużo, możliwości też. Tak jak powiedziałem, czekamy w tej chwili na spotkanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i od tego uzależniam dalsze decyzje odnośnie basenu. Mm-hmm. Ale przetarg jest w stanie prezydent określić, kiedy ogłosicie? Znaczy, ja myślę, że w ciągu miesiąca czasu, tak jak powiedziałem, kiedy będziemy znali odpowiedzi na wszystkie wątpliwości, jesteśmy w stanie ogłosić przetarg. Chciałbym też, panie prezydencie, zapytać o inną dotację, znacznie niższą, ale to wyjątkowa dotacja, bo nie pochodzi z żadnego rządowego programu, nie pochodzi z budżetu, pochodzi, powiedzmy to szczerze, z firmy. Od firmy. Czyli mamy dowistę, tak? Tak, mamy dowistę, która przekaże w ramach takiego programu, który nazywa się Zielona Strefa, 1 200 000
nie wiem, czy to bezpośrednio do Fabryki Sztuk, ale Fabryka Sztuk jakby zgłosiła akces, uczestniczy w tym programie. O co chodzi? Tak, rzeczywiście Fabryka Sztuk zgłosiła projekt do fundacji, która jest związana z Dowistą, czyli tym dużym zakładem produkcyjnym okien. Dwukrotnie zgłaszała, raz się nie udało, ponowiła Fabryka Sztuk rok później. Z sukcesem otrzymali 1 200 000 zł i rzeczywiście to jest kwota, jak na taką dotację z prywatnej firmy, no można powiedzieć niewyobrażalna. Do tej pory, jeżeli zakłady jakiekolwiek dawały dotacje... No te fundacje związane chociażby z Itonem czy z Flexem, były tam rzędu, pieniądze tam rzędu, nie wiem, 10, kilkudziesięciu tysięcy, powiedzmy, tak, złotych, a tu mamy 1 200 000. Nigdy takich pieniędzy nie było. Wiem, że, bo prezes przy okazji pikniku samorządowo-komunalnego nastąpiło takie symboliczne wręczenie czeku na tą kwotę i wówczas prezes powiedział, prezes Dowisty, że w skali kraju Dowista przeznaczyła kwotę około 5 milionów złotych na dofinansowanie różnych projektów. Wybrała 4 projekty i w tych 4 jesteśmy my jako Tczew. Formalnie jest to jakby dla miasta, ale oczywiście jednostka budżetowa w postaci Fabryki Sztuk będzie tym końcowym jakby odbiorcą, ale całość inwestycji będzie prowadzona formalnie przez Fabrykę Sztuk, nieformalnie przez nas, bo Fabryka Sztuk nie posiada przecież zaplecza budowlanego, czy nawet zaplecza w postaci zamówień publicznych. Czy będzie to robił ZUK, czy... Nie, będzie przetarg, no to 1 200 000. Przetarg, wiadomo, ale kto będzie tym zamawiającym? Zamawiającym formalnie będzie Fabryka Sztuk, natomiast my będziemy jako pracownicy urzędu pomagać. To będą pracownicy związani z Wydziałem Spraw Komunalnych i Inwestycji. Bo wbrew pozorom no jest to taka infrastrukturalna inwestycja. Tak, dlatego ZUK tutaj akurat nie ma nic wspólnego, bo ZUK to są drogi. Czyli WSKI będzie wspomagać Fabrykę Sztuk. A chodzi generalnie... Wstępny projekt, właśnie. Chodzi generalnie o rewitalizację takiego deptaka położonego pomiędzy ulicą Podgórną, Zamkową, a przystanią, czy Wisłą. Ten teren został już zrewitalizowany wcześniej, natomiast chodzi o to, żeby to jeszcze bardziej tam upiększyć, dodać dodatkowe elementy, wzbogacić przede wszystkim o zieleń. Tam konserwator zabytków, to już wiemy, narzucił pewne takie wymagania związane z jakby odtworzeniem, może nie do końca odtworzeniem, ale zasygnalizowaniem miejsca, w którym znajdowała się Aleja Dębów. Już dzisiaj nieistniejąca, ale... Stąd to wkopanie tego dębu, stąd tego też, drzewka. Tak, tak, symboliczne wkopanie tego dębu odbyło się właśnie w czasie pikniku. Właśnie jako taki sygnał, że o, tutaj w tym miejscu ta aleja kiedyś była, przebiegała. I to jest to miejsce blisko nad Wisłą, blisko przystani, takiego samego wyjścia jakby w kierunku przystani, zejścia z rynku Starego Miasta i ono będzie wyposażone jeszcze w dodatkowe... Znaczy od razu powiem, to nie polega na tym, żeby to, co zostało zrobione, zniszczyć i wybudować coś na nowo, bo to byłoby już marnotrawstwo. Nie. Chodzi o to, żeby to, co tam jest, jeszcze wzbogacić o dodatkowe elementy, ponieważ założenie w projekcie Fabryki Sztuk jest takie, że to miejsce ma stanowić takie centrum spotkań, rekreacji, pewne aktywności społecznej mieszkańców, a nie tylko sam deptak. Czyli tam można będzie organizować wydarzenia, czy to kulturalne, czy to rekreacyjne i w tym będzie uczestniczyć zapewne Fabryka Sztuk, a będzie miała ku temu na przykład specjalną wiatę, pod którą będą mogły przeprowadzać zajęcia, tak? Tak, jednym z elementów... Scena, wiata, a nawet toaleta widziałem. Znaczy scena taki... Taka mała. Można powiedzieć, mała taka scenka. Wiata, tak, rzeczywiście, tam jest sporo takich elementów małej architektury, a wszystko zostało wycenione na 1 200 000.
Panie prezydencie, przechodzimy do kolejnej ważnej informacji, o której jeszcze nie zdążyliśmy w tym programie porozmawiać. Stało się to już kilka dni temu. Piłkarki nożne Pogoni Lech-Poli Tczew awansowały do Ekstraklasy. Moim zdaniem, a sportem się zajmuję już paręnaście, jak nie parę dziesięć lat, lokalnym w Tczewie, no jest to jedno z największych osiągnięć drużynowych w ostatnich w ogóle latach, w historii naszego miasta, można nawet powiedzieć. Mieliśmy Samborzanki i teraz jakby w buty Samborzanek wchodzą piłkarki nożne. No właśnie, dziewczyny w Tczewie górą. Ale awans do Ekstraklasy jest na pewno zaskakujący, bo dopiero drugi sezon, te dziewczyny, dopiero drugi sezon grały w pierwszej lidze, gdzie już wydawało się, że wspiąć się do pierwszej ligi klubowi z naszego miasta jest to niezwykle cenny sukces. A tu proszę bardzo, i Mistrzostwo Polski jeszcze młodzieżowe w futsalu. No cóż, widać było w latach poprzednich, że dziewczyny mają potencjał, bo szły rzeczywiście w górę, wygrywały mecz za meczem. Teraz mamy Ekstraklasę. Znowuż powiem tak, z jednej strony radość, z drugiej strony zmartwienie, bo to oznacza i wyższe koszty, i też kwestie pewnie związane z miejscem rozgrywania meczy. Co prawda wymogi tam nie są tak wysokie jak w przypadku męskiej piłki nożnej, ale pewnie coś tam będzie zaznaczone, co musi być na boisku. Wiem, że w tej chwili z klubem rozmawia pan prezydent Adam Urban na temat oczekiwań klubu, no bo takie pewne oczekiwania pewnie kiedyś się pojawią. Wstępnie mówi się, że klub oczekuje dofinansowania w kwocie około 400 tysięcy złotych. To są duże pieniądze. Dla porównania powiem, że dzisiaj otrzymują z miasta 100 tysięcy rocznie. Mhm. Czyli to jest na pewno też kolejny temat, który będzie przedmiotem naszego bólu głowy, no, ale to i rozmów z klubem. Najpierw w kuluarach i w najbliższych tygodniach, ale wydaje mi się, że trzeba też docenić i cieszyć się z tego. A nie, to znaczy przede wszystkim tutaj olbrzymie gratulacje dla dziewczyn. Tak jak powiedziałem, dziewczyny pokazały chłopakom, jak się gra w piłkę. I tylko pozazdrościć, że no właśnie, że nie wiem dlaczego akurat dziewczyny ciągle. No, piłka nożna dziewczyny, piłka ręczna dziewczyny. Gdzie są ci chłopaki? Ja myślę, że tutaj twórcą tego, architektem tego projektu jest Mateusz Sroka, który potrafił też zgromadzić wokół drużyny, wokół siebie taki sztab osób. Panie redaktorze, którzy twórcą, potrafią to jakby rozwijać ciągle. Ojcem, że tak powiem, sukcesu zawsze są dwie strony. Z jednej strony zawodnicy, ale z drugiej strony działacze, trener, bo to oni tworzą jakby atmosferę, tworzą tą podwalinę pod sukcesy sportowe. Myślę, że przyczyną, dla którego męska część nie osiąga takich sukcesów, jest to, że tam tego zabrakło po prostu. No, też tak uważam. Ale generalnie kibice w Tczewie mają powody do satysfakcji, nareszcie. I to w zasadzie w piłce nożnej, o najbardziej popularnym sporcie. A że to jest trochę nisza, bo to kobiecy sport, wydaje mi się, że to nie przeszkadza i że zacznie się boom. Zacznie się boom i że kibice będą chodzić. Oglądał kiedykolwiek dziewczyny z Pogoni, to powiem szczerze, to jest sama przyjemność. Pomijam, że to są oczywiście dziewczyny, ale one grają tak, że naprawdę gryzą trawę, walczą. Tak, i to bardzo trzeba pokazać. Tak. I bardzo młody zespół. Teraz, no, czyli oby perspektywiczny. Oby sobie w Ekstraklasie poradził. I są też chyba już dwie dziewczyny w kadrze. Tak, nawet więcej, ale dwie dziewczyny w kadrze młodzieżowej. Na taką perełką królem strzelców sezonu z 38 bramkami jest Magdalena Sobal, dziewczyna nasza, tczewianka, strzyżykowa. Taki Lewandowski spódnicy. Tak jest, tak jest. I ona w kadrze też pełni taką rolę narodowej reprezentacji polskiej. Tak więc pozdrawiamy Magdę i koleżanki. Powodzenia. Panie prezydencie, zanim zaczniemy zapraszać na wydarzenia, które odbędą się w najbliższych dniach, zapytam, jak pan oceni to, co się stało w miniony weekend, bo było dużo. Wiele wydarzeń. Było dużo. Gdybym miał ocenić krótko, powiedziałbym wow, bo to naprawdę było wow. Piątek, sobota, niedziela,
Każdy dzień trochę inny, każdego dnia dużo ludzi, tłumy. Też pogoda nam pomogła, bo jakby zachęcała do tego, żeby przyjść na bulwar czy na plac Hallera, ale po kolei. Piątek, przypomnę, muzyka bardziej poważna, ale nie taka do końca poważna. Taka operetkowa, operowa, po raz pierwszy na bulwarze, po raz pierwszy na odkrytym terenie. Nie ukrywam, że miałem pewne obawy, pewne opory, jak to zostanie przyjęte. Zostało przyjęte rewelacyjnie. Naprawdę było bardzo dużo ludzi i reakcja, jak wychodzili z koncertu już późnym wieczorem, bo koncert zaczął się o 20, już było chłodno, ale była reakcja taka, panie prezydencie, bo podchodzili do mnie, mówili, jaki wspaniały koncert, chcemy więcej. To było strzał w dziesiątkę. Zresztą profesor Kaczykowski, który był inicjatorem tego koncertu, też był zadowolony i też wspominał, że chciałby za rok powrócić do Tczewa, no bo skoro się powiodło, to trzeba to kontynuować. Sobota, festyn samorządowo-komunalny, troszeczkę znowuż inna impreza, bardziej taka rodzinna, bardzo dużo atrakcji tutaj. Dla dzieci. Również. Dla dzieci. Połączenie tego Dnia Dziecka z Caritasem też było trafione. Tak. Tutaj dziękuję Caritasowi za to, że był naszym partnerem w tej uroczystości. Te dmuchańce były po stronie Caritasu. Liber był też po stronie część koncertowa, Caritasu. I to też się udało, uatrakcyjniło ten dzień. I znowuż, mnóstwo ludzi, tłumy bym powiedział, jak na Monciaku w czasie sezonu w Sopocie. No i również tłumy w niedzielę. I znowuż tłumy w niedzielę na Plimtargu. Pogoda jeszcze lepsza, jeszcze bardziej mocniej świeciło słońce. I też Mickiewicza nie można było przejść. No było tłoczno bardzo, ale no jakoś dało się przejść. A przy okazji mnóstwo bardziej ludzi. Taka kameralna impreza w parku miejskim, gdzie harcerze wspólnie z klubem Abstynenta Sambor zorganizowali Dzień Dziecka. Gry, zabawy. Polecam śledzić zdjęcia chociażby na moim Facebooku. Mhm. Naprawdę udany weekend. A co w ten najbliższy weekend? No już nie będzie. Nie można robić takich kumulacji co tydzień, no, prawda? Za chwilę będziemy mieli Sobótki 25 czerwca, więc też duża impreza na bulwarze. Już dzisiaj zapraszam. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższy weekend, powiem tak. Piątek, sobota, niedziela, food trucki. Czyli ponownie przyjeżdżają do nas samochody z jedzeniem. Będzie ich 11. I powiem, jak przeczytałem, na kto bulwarze. Przyjeżdża, na bulwarze oczywiście, kto przyjeżdża, to mi ślinka zaczęła cieknąć i się zastanawiałem, jak można to wszystko zjeść. Bo, trzeba to rozłożyć na te 3 dni. Kuchnia od amerykańskiej poprzez grecką, a skończywszy na kuchni azjatyckiej. Naprawdę polecam, zresztą ci, którzy już to znają, to wiedzą, warto tam przyjść, a przy okazji jedzenia w sobotę i niedzielę wyścigi piesków. A to już piąta edycja tego wyścigi ogólnopolskiego piesków. Turnieju. I znowuż można powiedzieć, mamy szczęście do czeskiej drużyny, bo nasi czczewianie reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata. Także mamy mocną ekipę, 140 zawodników. Czyli tych takich szczekających zawodników będzie w sobotę i w niedzielę. W sobotę o 11, w niedzielę zaczyna się o 10. Zapraszam. Mhm. Coś ciekawego. Tak, psie sztafety będą się ścigać na bulwarze. Zapraszam również. Panie prezydencie, to już było ostatnie pytanie w dzisiejszym programie. Dziękuję za odpowiedzi na wszelkie pytania. Państwu również dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do zadawania pytań prezydentowi, ale najpierw trzeba je przekazać mi, a ja potem postaram się dany temat poruszyć tutaj w tym programie w kolejnej edycji. A na dziś to już wszystko. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.